Pokój wam, aniołowie piastujący. Pokój wam, aniołowie najwyższego, króla nad królami, świętego. Niech Pan będzie błogosławiony. Shalom Alecha. Dobry wieczór Państwu.
Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa na cykl koncertów Piosenki Mi Najbliższe w ramach programu stypendialnego Kultura w sieci, który realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncerty te będą odbywały się online raz w miesiącu od czerwca do sierpnia. Obecnie znajdujemy się w trudnej sytuacji, nie wiemy, kiedy będzie możliwa realizacja koncertów z publicznością. Bardzo tęsknimy i nic nie zastąpi spotkania z Wami na żywo. Przez najbliższy czas będziemy występować w takiej formie. Dzisiejszego wieczoru towarzyszyć mi będą wspaniali muzycy. Przemek Zalewski, Łukasz Belcyr, Maciek Magnuski, Damian Szajkowski, Przemek Skałuba i Marcin Drabik. Wykonamy dla Państwa koncert pod tytułem Żydowska ulica. Na projekt ten składają się pieśni żydowskie i sefardyjskie. Utwory będę wykonywała w języku polskim, hebrajskim, ladino i w języku hiszpańskim. Celem naszego projektu jest pokazanie różnorodności i piękna kultury żydowskiej oraz przypomnienie wspólnej historii Polaków i Żydów. Chcielibyśmy pokazać, jak te dwie kultury się ze sobą przenikały i uzupełniały się. Poprzez śpiew i muzykę chcielibyśmy również przywrócić pamięć również o polskich Żydach i upamiętnić tych, którzy mieszkając w Polsce od wieków zostali wymordowani podczas Holokaustu albo zmuszeni do emigracji w latach powojennych. Mam nadzieję, że spędzicie z nami cudowny wieczór. Tą uliczką. Słowa napisał Michał Bronisław Jagiełło, natomiast muzykę skomponował Jan Kondrak. To ciągle siedzi.
Muzyka sefardyjska jest to połączenie muzyki żydowskiej, hiszpańskiej, portugalskiej w duchu flamenco. Thank you.
Rebeka. Polskie tango skomponowane przez białostoczanina Zygmunta Białostockiego ze słowami polskiego poety żydowskiego pochodzenia Andrzeja Własta. Piosenka należy do najbardziej znanych przebojów utożsamianych z kulturą żydowską. Zygmunt Białostocki zginął zamordowany w obozie zagłady w Treblince podczas likwidacji getta warszawskiego. Dlaczego wszak byłeś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, tak zwykle pełnym krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adie, ty się śmiałeś do mnie. Ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego. Samochodem przybył raz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona. Jakby przez mgłę widziałam was. Ty zakręciłeś się w mojej głowie. Mam takie słabe zdrowie. W sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. Zamyślenie
zmarzone, o mój wytęskniony. Czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna, a to mój sen, co całe życie trwa. Donna nawiązuje do sytuacji Żydów w okupowanej Europie. Słowa napisał Aaron Seitlin, muzykę skomponował Shalom Sekunda. Dzisiaj Donę wykonam w tłumaczeniu Tymoteusza Kondraka. Na targ jedzie wóz i wiezie ciele, co smutne oczy ma. Nad nim w górze hej, jaskółka, fruwa zwidnie po niebie gna. A jak wichry śmieją się, szaleją góra dół. Śmieją się przez cały dzień i letniej nocy pół. A jak wichry śmieją się, śmieją się, szaleją góra dół. Śmieją się przez cały dzień.
Posłuchajcie teraz niezwykle pięknego utworu Leonarda Cohena, Alleluja, w zupełnie innej aranżacji i w języku hiszpańskim.
te dos su esplendor. Ambas llevaban bañándose una esnuda. Y a través de esa mujer, la Irene vino su poder. Todo en él, guerra, aleluya.
Aman Menus. Ostatni utwór tego wieczoru, Havana Gila, co w języku hebrajskim oznacza radujmy się. Mimo wszystko spróbujmy się cieszyć z tego, co mamy, a mamy naprawdę wiele. Thank you.
Zapraszamy serdecznie za miesiąc na koncert utworów autorskich i piosenek popularnych Fulfill the Dream. Życzymy dobrej nocy.